Jesteśmy na wystawie Opawska Szkoła Fotografii. To jest wystawa, którą otworzyliśmy w ramach Opolskiego Festiwalu Fotografii, ale bardzo cieszymy się, że tak wielki przegląd fotografii związanej z Opawską Szkołą, czyli Instytutem Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, możemy pokazać w Opolu. To jest szkoła, która świętuje swoje 30-lecie. Ja mam tutaj katalog, który nazywa się 30+. Bo to 30-lecie miało miejsce w zeszłym roku, ale wiemy, że zeszły rok nie był dobry do świętowania jubileuszy, stąd ten plusik, leci już następna 30, a te wystawy jubileuszowe dzieją się właściwie w całej Europie, bo począwszy od Opawy, przez Zabrze, Opole, teraz w Bratysławie, w Budapeszcie, później także w Katowicach, także tych pokazów jest wiele, one są różne w różnych miejscach. To są pokazy absolwentów i studentów Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego. Wystawa skupia się na tym, żeby pokazać ostatnie kilka lat, ale historia liczy już 30 lat, więc to wszystko, co się nie zmieściło na ścianach, możemy też zobaczyć w formie projekcji, możemy zobaczyć na telewizorach, bo Opawska Szkoła Fotografii to jest fenomen, trzeba powiedzieć. W ciągu 30 lat w Opawie właściwie z niczego został stworzony bardzo wybitny ośrodek kształcenia fotografów. Właściwie chyba jeden z najważniejszych w Europie. Kiedy ta Szkoła Opawska startowała, to tak naprawdę tylko w Pradze na FAMU i w Lipsku w całej Europie Środkowej można się było uczyć fotografii. Teraz ta sytuacja bardzo się zmieniła, ale Opawa jest takim miejscem, do którego przyjeżdżają nie tylko Czesi, ale także Słowacy, bardzo wielu Polaków także. I tutaj na tej wystawie wśród bardzo różnych zdjęć absolwentów, studentów, mniej lub bardziej zasłużonych, znajdziemy też wielu polskich absolwentów.